Dzień dobry, mili najmilsi. Tak naprawdę to dzisiaj zacząłem już śledztwo w sprawie tej bandyckiej wycinki pasa nadbrzeżnego w Sobiborze. Nie pamiętam teraz 7 czy 9 km, bo różne są relacje, ale powiedzmy, że 7 km zasypano stare rzeczy, żywcem zasypane zwierzęta, żywcem wycięte drzewa, legowisko ptaków, legowisko owadów, gryzoni i innych zwierząt. Nie pozwolę na to. Już w tą niedzielę, jeżeli ekspert przybędzie z Polski, najpóźniej w przyszłą, bo tak się z ekspertem mówiłem od prawa wodnego, jest to ekspert, który zatrzymał budowę mostu w Warszawie. To nie jest byle kto. A o co chodziło? Chodziło o to, że zapytał po prostu od wydawania instytucji, od wydawania pozwoleń na budowę mostu, jaki to będzie most. Czy na filarach, czy podwieszany? Bo jeżeli miałby być podwieszany, to mają być liny tak pomalowane, żeby ptaki się nie zabijały lecące w nocy o te liny i w dzień. A oni do niego sio. No to jak sio, to zablokował most i oni szybko, no będzie podwieszany. Aha! No to proszę bardzo pomalować liny. To jest taki ekspert. Zatem będziemy, to co wam mówią w telewizjach, to wam mówią. A tu będzie mistrz świata od prawa. Nikt nie odbiera. Dzień dobry, czy Piotr Kozłowski, Rapa TV, czy ja się dodzwoniłem do okręgu PZW Lublin? Proszę pana, czy ja mogę rozmawiać z jakimś dyrektorem tego okręgu, czy szefem PZW? A może pan mógłby mi udzielić jakichś informacji? Proszę pana, czy Sobibór podlega pod państwa jurysdykcję? A pod Zamość? I o to chciałem pana zapytać. Dziękuję panu ślicznie. Do widzenia. Czyli szukamy teraz okręg PZW Zamość. Dzień dobry, Piotr Kozłowski, Rapa TV. Proszę pana, proszę panią, czy ja mógłbym rozmawiać z kimś dowodzącym w waszym okręgu PZW w Zamościu, na przykład z jakimś dyrektorem wydziału czy całym szefem? Ja poproszę numer do pana prezesa. A jak się ten pan prezes nazywa, żebym mógł? Pan Jerzy Wiater. Dobrze, tak, tak. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Dobrze. Halo? Dzień dobry, Piotr Kozłowski. Proszę pana, jestem dziennikarzem z Rapa TV i dzwonię do pana, dodzwoniłem się do pana Jerzego Wiatra. Proszę pana, mam do pana takie pytanie. Czy pod PZW Zamość podlega miasto Sobibór? Jezus Maria, broń panie Boże. Dobra, a podpowie mi pan, gdzie mogę znaleźć władcę tego terenu? Prawdopodobnie Chełm. Chełm. Dziękuję panu. Chełm lub Biała Podlaska, ale raczej Chełm się wydaje. Lub Biała Podlaska. Dziękuję panu ślicznie. To gdzieś tam koło Woli Uchruskiej chyba jest. Gdzieś nad Bugiem, to przy granicy. Tak, ale na pewno nie u nas. Super, dziękuję panu. Pozdrawiam. Do widzenia. Wykaz wód. W Chełmie, dobrze. Słucham okręg Chełm. Dzień dobry, Piotr Kozłowski, Rapa TV, telewizja internetowa. Proszę panią, czy jest możliwość połączenia się z prezesem okręgu lub z dyrektorem wydziału ochrony środowiska lub w ogóle z dyrektorem waszego okręgu lub z rzecznikiem prasowym? To znaczy teraz akurat jest poza biurem, o tak powiem. A komórki nie udostępnia swojej pan? Nie, mogę dać do prezesa. Poproszę. Do zarządu okręgu. Poproszę. A jak się pan nazywa? Waldemar Tomczak. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, Rapa TV, Piotr Kozłowski. Czy dodzwonił się do pana Waldemara Pączak? Tomczak. Tomczak, przepraszam najmocniej. Panie Waldemarze,
Ja tutaj takie robię śledztwo dziennikarskie. Proszę mi powiedzieć, czy Sobibór podlega pod waszą jurysdykcję? No, chyba raczej Włodawa. A czy tam jest jakiś okręg wędkarski? Nie, nie, tam są dwa koła Włodawa. No ale pan jest prezesem, tak? Jest prezesem. A te koła podlegają pod pana? Tak. No to do pana się dobrze się tutaj zgłosiłem. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy panu coś wiadomo o tej wycince i zasypywaniu starych rzeczy? Czy w ogóle te wody są pod, że tak powiem, opieką PZW? Czy należą do PZW? To znaczy tak, obwód rzeki Bóg jest w dzierżawie Okręgu Chełmskiego. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, czy pan zna ten temat wycięcia kilkukilometrowego pasa i tych starych drzew i zasypania starych rzeczy? Nie bardzo, o to chodzi, nie bardzo. Dopiero się dzisiaj dowiedziałem, a kolega gdzieś z pracy się dowiedział, nie? Nikt z wędkarzy tego nie alarmował na ten temat, nic. To jest jedna rzecz. No, w tej chwili jeszcze jest martwy sezon wędkarski, także tam za bardzo nikt nie chodził. No Bóg, po prostu Bóg, bardzo duży stan wody. Dobrze, panie prezesie, a czy wy zareagujecie w tej sprawie jakkolwiek? Na pewno pojedziemy, zobaczymy, o co chodzi, ale no, jak pan mówi, że starorzecza zasypują? Zasypane już są. Starorzecza są zasypane? Tak, oczywiście, w Sobiborze. Tam jest na odległości 7 albo 9 kilometrów wycięty las i zasypane starorzecza, zrównane do poziomu ziemi. Myślałem, że już coś PZW o tym wie. No dobrze, panie prezesie, zatem ja pana informuję. Czy jest taka szansa, żeby pan mnie poinformował, czy PZW coś w tym zakresie zrobi? Jasne. Ja jutro, no bo dzisiaj jestem poza domem i dosyć daleko mam do Chełma. Jutro pojadę do Chełma, do biura i tam po prostu wyślemy strażników, niech tam to wszystko zobaczą. Dobrze. A pan był tam na miejscu? Czy nie, ja to z telewizji znam, z telewizji i od wędkarzy właśnie miejscowych, lokalnych znam temat, ale mówię, PZW pewnie coś już tam ustaliło i działa, ale z tego co widzę, to jeszcze nie. No bo po prostu nie wiedzieliśmy o takiej ingerencji w starorzecza, bo z tymi przyległymi gruntami to jest różnie, bo Skarb Państwowy przedaje te grunty, które są przylegają do rzeki i w wielu miejscach nie ma dostępu do rzeki, bo zgodnie z ustawą to powinno być 1,5 metra udostępnione do przejścia przy wodach ogólnodostępnych. Tego nie można zagrodzić, nie? Tak, ja ten temat znam. Ten przepis jest taki za bardzo, nie za bardzo, bo to jest taka kulawizna, bo jeżeli krzaczory i lustro rzeki jest, lustro wody w rzece jest poniżej wiem. I 1,5 metra mierząc, no to nie wiem, którędy się trzeba przemieszczać. Wiem. Dobrze, panie prezesie, ja bym do pana zadzwonił za tydzień czasu, bo ja ten temat będę drążył. Ja tutaj zaangażowałem w to eksperta od prawa wodnego i łapię po prostu wszystkich ludzi, którzy są tam, bo ja nie pozwolę na to, żeby coś takiego się działo, mimo że to nie jest moja rodzima woda i po prostu z każdym się kontaktuję. Zatem ja pozwolę sobie za tydzień do pana zadzwonić i zapytać, co PZW zrobiło w tym zakresie. Jasne, a proszę mi przypomnieć jeszcze, z kim ja mam przyjemność. Piotr Kozłowski, telewizja Rapa TV. Ja jestem dziennikarzem. Jasne, rozumiem. To pod ten numer w razie coś... Bardzo proszę, to jest mój prywatny numer, proszę go używać do takich, powiedzmy, nie przekazywać go, tylko do mnie dzwonić, dobrze? Okej, okay, bo już dzisiaj rozmawiałem również tutaj z redaktorem z Gazety Chełmskiej, prawda? On tam był na miejscu, już coś tam... Dobrze, nie możemy pozwolić, panie prezesie, na takie rzeczy, bo wytną nam pod pretekstem jakichś terenów rolniczych wszystko niedługo. Tam poszły stare dęby, jesiony, to jest niebywałe, proszę zobaczyć, co tam się stało. Jak pan będzie na miejscu, to pan się za głowę złapie, na pewno pan zna to miejsce. Nie, no ja pojadę tam osobiście, pewnie, że tak. Każda pomoc jest ważna. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję ślicznie, panie Waldemarze. Zdrowia życzę. Jasne, zdroweczka. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia panu. Mili, za ten temat będę drążył. Nie pozwolę na to. Tu już nawet nie chodzi może o ten jeden wielki taki, tą drastyczną zbrodnię, tą jedną, tylko jeżeli dojdzie do tego, że służby pozwolą na to,
w jednym miejscu i dziennikarze pozwolą na to też w tym jednym miejscu, to się rozpleni to jak robactwo. Ta działalność bandycka rozpleni się na całą Polskę. Mili, jak to jest, że człowiek nie jest jeszcze aresztowany? Gdyby to się zdarzyło w parku, tam jest jakaś obszar Natura 2000, coś takiego, to wiecie co by ten... On by nie wyszedł z więzienia do końca życia. I zabraliby mu wszystko, łącznie z obsranymi nachami. A u nas co? On nie siedzi. A policja kryminalna trwa to już 2 tygodnie? Ponad 2 tygodnie, bo już pod koniec stycznia ludzie zgłaszali i oni nic nie wiedzą. Gdzie my żyjemy? Ludzie, w Korei Północnej jest większy porządek i na Białorusi, gwarantuję wam. Mili, przypominam, zbiórka śmieci w niedzielę 26 lutego, zbiórka przy barce u Stefana na ulicy Zarzecze, przy Szlabanie. Zbieramy około 2 godzin, średnio myślę, że zbierzemy, chcielibyśmy zebrać około 100 worków śmieci w te 2 godziny. I tak 2 razy do roku będziemy to czynić. Po części pracowniczej idziemy w krzaki i gwarantuję wam, że będzie się działo. Oj, będzie. Hulanki, tańce i swawola!